Karolina, w ogóle jak miło Cię widzieć. Muszę Ci powiedzieć szczerze, że brakowało mi tej energii, brakowało mi Ciebie w polskim show biznesie, Chociaż mam wrażenie, że pomimo Twojego wylotu cały czas byłaś w nim obecna. I pamiętam, gdy rozmawiałyśmy jakiś czas temu, mówiłaś, że robisz sobie trochę przerwę od Polski, nie będziecie tutaj dość długo, jednak powróciłaś. Dlaczego? Tak, także przede wszystkim stęskniłam się za wami, ale też jestem tutaj, żeby walczyć z hejtem w związku ze sprawą z Katarzyną Nosowską. Także spakowałam się w godzinę, wzięłam pierwszy, lepszy samolot i jestem. Co pomyślałaś w momencie, gdy zobaczyłaś ten filmik opublikowany na social mediach Katarzyny Nosowskiej i czy w ogóle sama go zobaczyłaś, czy ktoś ci podesłał? Bo bardzo często jest tak, że dostajesz różne informacje od swoich na przykład fanów. Także tysiące fanów zaczęło mi podsy podsyłać ten filmik, ale stwierdziłam, że nie ma co się przejmować, a jest to kolejna osoba, która chce się na mnie wybić. Ale później media zaczęły pisać o tym, że jest to parodia dotycząca mnie i wylał się ogromny na mnie hejt, a następnie powstał drugi filmik, w którym już pani Nosowska poleciała po bandzie i też w opisie uwzględniła mnie, w komentarzach się przyznała, w wywiadach również, także jest to nieuczciwa konkurencja i i, a, trzeba z tym walczyć. Także obecnie gramy o 50 milionów złotych na cele charytatywne i nie, nie jesteśmy na razie za... Um Wiecie, jakby mediacja nie wchodzi w grę na razie. Um, uważamy, że jest to bardzo poważna sprawa, ponieważ jest to komercja, to nie jest satyra, to jest komercja, e, zarobek w nieuczciwy sposób. A uważam, że pieniądze powinny pójść na cele charytatywne, więc e, całą kwotę 50 milionów przeznaczamy, e, dzielimy na potrzebujących, na bezdomnych, na dzieci, na zwierzęta, także wszystko idzie na cele społeczne. Czyli gdyby na przykład ona ten filmik opublikowała na swoich social mediach, ale to nie byłoby jako reklama, to miałabyś do tego większy luz i nie przejęłabyś się tym jak teraz? Tak, zdecydowanie ja nawet sama się z siebie e, lubię żartować na moim TikToku, gdzie e, wszyscy właśnie lubią moje poczucie humoru, piszą ciocia z Ameryki, królowa polski. E, także uwielbiam satyrę, tak, ale jeżeli e, jest to komercja, tak, zarobek e, dla dużego koncernu i e, nieśmiesznej influencerki, to jesteśmy na nie. Dlaczego akurat kwota 50 milionów? Um, rozmawiałam z wieloma prawnikami i z Polski, i z USA, a, i po prostu to jest tylko 10 milionów. <laughs> Dolarów. W ostatnim wywiadzie powiedziałam 10 tysięcy dolarów, ale to tylko przez to, że po prostu, wiecie, ten stres jest ogromny, ponieważ niedługo idziemy z całą sprawą i przenosimy wszystko do Stanów Zjednoczonych. Także, wiesz, jeszcze sprawa nie trafiła do sądu w Polsce, ale już dosłownie jesteśmy na granicy, żeby wszystko przenieść do Stanów Zjednoczonych i może podwyższyć tą kwotę. A jak myślisz, jaki w ogóle jest okres czasu, kiedy ta sprawa będzie zakończona i oczywiście domyślam się, że liczysz na to, że ją wygrasz, ale jak na przykład rozmawiasz z prawnikami, to jakie są takie wiesz realia, czy dlatego chcesz przenieść tą sprawę do Stanów, bo tam masz większe szanse na wygraną? To nie chodzi o szanse, tylko rzeczywiście może o czas trwania w Polsce, to na pewno dłużej by trwało. Z może i miesiącami, latami, a w Stanach obstawiamy, że kilka tygodni, maksymalnie kilka miesięcy, więc szybka sprawa, szybka wygrana. Czy Katarzyna Nosowska na przykład kontaktowała się z Tobą po tej całej sytuacji, albo być może jakiś właśnie przedstawiciel firmy, którą reprezentowała? Właśnie nie. I uważam, że to jest czysta głupota, bo oni też potwierdzili i zaakceptowali hejt i nieuczciwą konkurencję. Moim zdaniem powinna albo Katarzyna, albo firma Danon odezwać się do mnie chociażby na Instagramie i może nie przeprosić, jeżeli nie mają na tyle odwagi, ale chociaż obrócić to w żart i, i wprowadzić trochę pozytywnego vibu, a nie, wiesz, iść po prostu na noże.